Zawsze nas fascynowało, jak można zrobić bota, który naprawdę będzie rozmawiał z człowiekiem jak człowiek. Sztuczna inteligencja to był chyba taki pierwszy pomysł. Skoro nie możemy się tak wspaniale skomunikować ze zwierzętami, to spróbujmy stworzyć inny system, który będzie miał taki trochę interfejs jak my i będziemy sobie z nimi rozmawiać. Może będą nam w czymś pomagać, może będą z nami współmyśleć, a może nam pomogą rozwikłać jakieś wielkie zagadki. Nie wiemy, jak działa nasz mózg na przykład. Jak stworzysz sztuczny mózg, może lepiej coś zrozumiesz o tym naturalnym. Sztuczna inteligencja to po prostu zbiór algorytmów, które się uczą coś robić lepiej. To, co się dzieje teraz, to, co jest taką ogromną różnicą, to jest to, że sztuczna inteligencja nie wymaga tego, żeby ją programować, tylko można z nią rozmawiać. Można z nią pisać teksty, można z nią tworzyć obrazy. Nawet muzyka, którą słyszycie w tym filmie, została wygenerowana przez AI. Razem z moim zespołem zajmuję się przetwarzaniem języka, a zwłaszcza tworzeniem botów. Więc rozwijamy tą współpracującą sztuczną inteligencję. Mamy świetne wyniki badań pilotażowych. Bezrobocia technologicznego się nie obawiam. Różne zawody znikają, ale pojawiają się też nowe. Słyszeliśmy, że do 2023 roku wszyscy kierowcy zostaną zastąpieni przez autonomiczne pojazdy. Nic takiego, zauważmy, się nie wydarzyło. Dzisiaj ta sztuczna inteligencja, ona jest z nami kompatybilna i może nas wspierać. Sztuczną inteligencję można wykorzystać do tego, żeby optymalizować zasoby, na przykład zużycie energii. Można ją wykorzystywać do tego, żeby redukować poziom smogu. Można jej używać do tego, żeby przeciwdziałać kryzysowi braku wody. Co będzie dalej, to oczywiście wielka zagadka. Nie można wykluczyć, że sztuczna inteligencja wejdzie w relacje z biologią, czyli programowanie na białku. Widzieliśmy tego przykład, to były ksenopoty. To są komórki żaby afrykańskiej, które się łączy za pomocą sztucznej inteligencji w różne wersje. Się okazało, że nie tylko się przemieszczają, ale też potrafią się powiększać, to znaczy absorbować inne luźne komórki. Część z nich dłużej żyje. To wymyka się definicji tego, co my dzisiaj byśmy określili jako sztuczna inteligencja. To już jest znacznie więcej, ale można sobie też wyobrazić, i tak było na przykład z klonowaniem, że nie będziemy chcieli iść w tą stronę. Gdybym się nie natknęła na literaturę science fiction jako dziecko, to bym się dzisiaj nie interesowała tym i nie robiła tego, dlatego że wielkie wizje tego, że człowiek kiedyś się z tą sztuczną inteligencją spotka, to są wizje, które nas wszystkich porywają. Naukowcy też nie są na to obojętni. W Hollywood się bardzo dużo spekulowało, że sztuczna inteligencja będzie świadoma. Dzisiaj tak nie jest. Te modele statystyczne, które mogą nam się wydawać inteligentne, a nawet świadome, bo na przykład z nami bardzo mądrze rozmawiają, takiej świadomości nie posiadają. Chciałabym zajrzeć w przyszłość za 100 lat od teraz i dowiedzieć się, czy zaszła osobliwość. To jest taki hipotetyczny punkt w przyszłości, kiedy sztuczna inteligencja dorównuje naszej inteligencji i co się w związku z tym stało. Ale jeśli chodzi o taką praktykę mojego życia, moją pracę zawodową, wolałabym się skupić na tych rozwiązaniach AI-owych, które są dobrosprawcze.